Po frontowych drogach są gościnice dział szturmowy. Niedawno odznaczony krzyżem rycerskim z barwinem dowódca walońskiej brygady pancernej Leon de Grel wraz z generałem broni SS Steinerem na pierwszej linii frontu. Startują z zadaniem niszczenia celów ziemnych. Maszerujące kolumny oraz pozycje bolszewików zostają zaatakowane i zniszczone. Na pewnym odcinku frontu niemiecka brygada pancerna zatrzymała natarcie nieprzyjaciela. Grenadierzy niemieccy odpoczywają po przebytej walce. Podniosła uroczystość na Wawelu. Generalny gubernator dr Frank przyjmuje przysięgę oddziałów wyruszających na front. Prawią do nas nie nastały okupacje. Tylko u nas same gracje. I każda za... Dobrze to mnie, dla wsiu dużej korekcji. Prawy zagła, brawy, biera, dzień dobry. Dzień dobry. Uszanowanie. No i co, masz pan już te fundusze? 2000. Się mówiło. Pan marzyciel, 3000 w dzisiejszych czasach. Nie marzyciel, nie poeta, co najwyżej zleci seta. 2200. Nie ma co, drugiej takiej nie ma. Ta, albo żadna. 2300. Wiosna idzie 2800. Nie, jesień przyjdzie, wiosna będzie na nas trawa rosła. Panie, to pan jesteś poeta. Niech pan mnie marnuje życia, on jest zakochany. 2400. Nawet nie chcę słyszeć. 2600, ostatnie słowo. Przecież widzi pan, że więcej nie mam. A czy to ja zaczynałem tę wojnę? Przepraszam, ile za tę kurtkę? 3 melony. 2,5 daję. Jest sprzedana. Zaraz. Tak, tak, chwileczkę. Panowie, co jem? Brakuje 200. Zaraz wracam, poczekaj. Dobra. Proszę państwa, u warszawiaka okazja taka. Zegareczki, złoto, dolary sprzedam, kupię, sprzedam, kupię, dolary, zegarki, dolary. Pan szanowny co? Zegareczek uważa? Pelikan. Pelikan. Ile? Górala. Są za pani. Czym innym teraz handluję? No, jaki ważny. Pióra teraz nie idą, a i pisać niebezpiecznie. Niech pan spróbuje. Pan pokaże.
O, cienko pisze. Panie, to biuro napisało najlepszą pracę maturalną w historii liceum Batorego. No jak za Batorego, to 150. A może szalik pan jeszcze kupi? No prawie nowy. To razem 200, zgoda? Dobra. No. Tylko u nas, tylko u nas piękne gracze. No i gdzie podział się ten dawny łobuz? Książę. Halt! Stay beim Halt! Du Jut, sau du Jut, lebe du! Bitt, wie du Schweigen! Hier zeige ich doch, Jut, lebe! Abhauen, abhauen! Hundert Sauen, du Tieren, du Mist und du Schwein! Doch, doch, doch! Alle! Und du, jesteś gówniarz. Zwykły, bezmyślny gówniarz bez wyobraźni. I mogłeś na to spokojnie patrzeć, Rudy? Co dzień na to patrzę. Ale musimy się trzymać. Inaczej wszystkich nas wykończą. Ja Alka rozumiem. Ja też go rozumiem. Ale w moim chówcu nie będzie takiej spontaniczności. I żeby to udowodnić, drapałeś się na dach zachęty. Akcja była zaplanowana i ryzykowałem tylko własną osobą. O nie, Rudy, Rudy. Karę ruchu drużynowy wyznaczysz sobie sam. Zatrzymaj się. Cześć. Cześć. Hej, Rudy, kurtka. Ach, byłbym zapomniał, książę. Widziałeś ten cios? Co? Widziałem. A teraz zmykaj stąd ty cholerny atleto. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Niemożliwe. Baśka. Cześć. Cześć, cześć. Przypomniałeś sobie nareszcie. Kurtka? Wspaniała. Dla kogo ty się tak stroisz, Alek? Jest taka dziewczyna. Chodź, mama zrobiła dzisiaj pyszny obiad. Nie, nie mogę. Dlaczego? Kiedyś ci to wytłumaczę, ale nie mogę. Za karę. Co ty plecisz? To po coś tu przyjechał? Żeby cię odwieźć i powiedzieć, że ciągle o tobie myślę, Waśka. Myśleć o mnie to za mało. Thank you.
Ale macie lokal dobrze strzeżony. Z nimi to nawet bezpieczniej. Jaki masz pseudonim? Kopernicki. To ty. Proszę. Jacy, że nie palą. Żołnierz pali, a czasami nawet i pije. Jacy z nas żołnierze? Raczej rysownicy. Nie umiem. Nie, ale... Śmieszna. Odczep się, no. Tak? No i szedł szkop, tak? Tak, no. I klucz mu przyłożył. On podniósł ręce. No jasne, ale bracie spokojnie mu z kabury wyjął pistolet. Ziutek? Tak. Zalewasz. No dobrze, chłopcy, wracamy do naszych lokomotyw. No dobra. Jak się zabrać. Rudy, do tablicy. Najdogodniejszym miejscem na atak jest ten zakręt. Parowóz musi tu zwolnić. Zakładamy trzy ładunki, jeden po drugim, w równych odległościach. Jest niemożliwe, żeby wszystkie naraz zawiodły. A zabezpieczenie dodatkowe? Dodatkowo zabezpieczamy się zapalnikiem mechanicznym, który podłączamy do podkłady lub do słupka kilometrowego. Pistolet maszynowy Sten, którego budowę za chwilę poznamy, jest przeznaczony do walki na niewielkie odległości. W tę broń wyposażone są oddziały wywiadowcze i szturmowe. A to jest granat zaczepny, typ Filipinka. Kiedy odbezpieczymy i wyciągniemy zawleczkę, eksplozja następuje w momencie uderzenia o przeszkodę. Ma dużą siłę wybuchu i małe pole rażenia. Danusia, jesteś? Czesiek! Heniek! Jak Boga kocham! Skąd żeś wyskoczył? No, z daleka. A Danusia gdzie? Zostawiła cię samego? Nie, poszła zorganizować coś na kolację. A to siadaj. Chcesz może herbaty, co? Nastawię od razu, dobra? A, miła ta twoja żona. Zdaje się, żeś dobrze trafił. Ja wiesz, nie narzekam. Jak na razie przynajmniej. No ale co tak stoisz? Czekaj, zapalimy ten cholerny prymus. Nie stój tak. Opowiadaj, co tam u was. U nas? No. Lasy. Lasy. Polujesz na grubego zwierza. A co? Myślisz, że maluję świnie na parkanach? A widziałeś w ogóle coś takiego? Tylko w kinie. I ty się z tym wozisz? A co, miałem zostawić pod poduszką. U nas trzyma się broń tylko w magazynie. Czekacie pewnie na powstanie. A coś takiego widziałeś? A wiesz, jak się wysadza pociągi? Żeby odrobić to, co tracimy dzisiaj, 31, trzeba żyć 140 lat. 32. Długowieczność. Oto, co mnie teraz interesuje. 33. 34. I już wiem, na czym to polega. Interesujące. 35. Po prostu trzeba chcieć. Rozumiesz? Zdumiewająco proste. Sam to wymyśliłeś? 38. Tak. Zawsze chciałaś więcej niż mogłeś. Nie muszę żyć 140. Ale poniżej 90 nie schodzę. Stary koniu. Tyle siły idzie na zmarnowanie. Lepiej byś za mnie kartofle utarł. Mówiłem ci, żebyś się nie kręciła, jak mam gości. Mama Rudy się bije. Dla ciebie nie jestem Rudy, tylko Janek. Dzieci, dajcie spokój. Duśka, do roboty. Och, Janek. A ty nie mogłeś już. No i żyj tu 140 lat. Daj spokój, Duśce. Może pan jednak zostanie. Jakoś się pomieścimy. Niestety, czekają na mnie. Znowu się z rok nie zobaczymy. Może już nigdy. Wypluj to słowo. Bardzo się cieszę, że Heniek ma taką miłą żonę, ale właściwie co pani w nim widzi? Za 20 minut masz godzinę policyjną. Wynoś się, bo cię złapią.
Nie tacy próbowali. Dobra, dobra, nie kozakuj. Cześć. Coś ten Czesiek za bardzo się przechwala. Teraz każdy z was gra kowboje. No co, nie będziemy słuchać komunikatu? A jest już światło? Zaraz włączę. Rano jadę na wieś. A kaszonka będzie? Postaram się. Żyjcie tutaj w zgodzie. Dobranoc, chłopcy. Dobranoc. Zdaje się, że coś się zaczęło. Rudy. Wiesz, czego boję się najbardziej? Czego? Ja nie chciałbym umierać tam. No wiesz, u nich. Jak zaszczute zwierzę. Jeżeli już, to w walce, z bronią w ręku. Rozumiesz, jak człowiek, z godnością. I dlatego muszę nauczyć się dobrze strzelać. Czy to nie wszystko jednak się umiera? Chciałbyś nadać swojej śmierci jakieś znaczenie. Nowy mesjasz Polski podziemnej. Próżny jesteś. A ty głupi, ja po prostu chcę umierać z sensem. Z sensem. Sądzisz, że to twoje nadzwyczajne zejście kogoś poruszy, tak? Będzie przykładem dla przyszłych pokoleń. Drogi książę Poniatowski. Kogo to będzie obchodziło, jak umieraliśmy? Wszyscy giną do oka, hurtowo i bezimiennie. A ty chciałbyś być wyróżniony, tak? A kim ty właściwie jesteś? Pomnik, świątynia, pomazaniec Boży? A dlaczego nie cegła? Zwykła cegła w tym przyszłym panteonie. A jeśli trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. A żebyś wiedział, że tak. No, Zośka. No nie gniewaj się, ja tylko tak sam ze sobą. No, Zośka, no. A pamiętasz Zeusa? Pewnie. Słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. To były czasy. Tak. Dobranoc. Dobranoc. To pewno ten twój Czesiak spóźnił się na pociąg. Kto tam? Dozorca! Hello! What's the matter, dear Junge? Komm drin! Hans? Hier. Fang mit dem Schrank an. Ja. Ruhig bleiben, Junge. Keine Bewegung.
Przepraszamy panią, ale to długo nie potrwa. No, co mamy tam hier? Ostrowski, Henryk. Heinrich, was? Wie, was haben wir denn da? Na, was? Schau genau in den Taschen nach. Jawohl. Na, wollen wir doch mal nachschauen. Was haben wir denn hier? Nichts. Bardzo praktyczny stołek. Und der hier? Gotowa jestem. Chłopcy, niech pośpią troszkę dłużej. Duśka, obudź, bo idzie na pierwszą godzinę. Nie, nie, babcia, ty zostajesz. Uważaj na siebie. Słucham. Jeszcze śpi. Dobrze, zaraz go zawołam. Do ciebie. Tak? Cześć. Dzisiaj w nocy Heniek ciężko zachorował. Lekarz jest? Zawiadomiony. Przyjeżdżę jak najszybciej. No i zaczął się dzień. Co się stało? Na pewno nic dobrego. Dlaczego on nie śpiewa? Bo przy obcych on nie śpiewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Proszę. Dziś w nocy Henka i jego żona aresztowało gestapo. Trzeba natychmiast opróżnić magazyn broni. On nic nie powie. Nie wiem. Ale wiem, że nie wolno nam być lekkomyślnymi. Przecież on jest jednym z nas. Chłopcy, przecież ja wierzę w niego tak samo jak wy, ale znam gestapo. To musiał być przypadek. Znał adres któregoś z was? Natychmiast opróżnić lokale. Gdyby nawet znał, i tak nie ruszyłbym się z domu. To sprawa wiary i zaufania. Bez tego to wszystko nie miałoby sensu. Hallo, trauriger Presse. Ich hoffe, dass Sie dieses Mal an mich gedacht haben, oder? Aber natürlich, Herr Hauptmann. Alter! Ich habe mich natürlich erkundigt, gar nicht so ein. Abhol. Co to jest? Notatki z wycieczki. Nie żartuj. Wstawaj. Wiemy, że wysadzasz pociągi. Rein? Nie widzisz, że pracujemy? Mam zamówienie dla pana Sturzschartführera. Chodź, chodź tu, traurige Fresse. Bitte, hier ist die Rechnung. Oh, diesmal ist ja Schokolade dabei. Ich will mich nicht verworten, aber dieses Mal habe ich es selber in die Hand genommen. Das Deutsche Reich wird es Ihnen nicht vergessen. Dankeschön. Pamiętasz o mnie, smutna mordo? Tak jest, panie Oberscharführer. Pracę nie zapomni o czekoladzie. To nie zawsze zależy ode mnie. Nam tu potrzeba słodyczy. Auf Wiedersehen.
A kto jest twoim dowódcą? Kotwicki. Gdzie mieszka? Nie wiem. Scheiße. Mit dir werden wir schon fertig. Ty nam wszystko powiesz, dziecinko. Bo cię stąd żywego nie wypuścimy. Scholz! Sieh dir das mal an. Aha. Kto to jest, Rudy? Kot? Kümmere dich um ihn. Na nic się nie przyda twój ośli upór. My ten adresik rozszyfrujemy. Bek! Rudy, Rudy, Rudy. Rothaarig. Dowiąż jeszcze Stena do tego. Nie da się, nie widzisz? Patent. Przecież porządek musi być. Spóźniłem się. To się bierz do roboty. No, no wreszcie. Co mam robić? Weź ten. Porządek. Ważne. No. To jeszcze pognacie na łebka. I do roboty. Strzelacie tylko na mój rozkaz. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprzedaje pan miotle, panie Alku? Zgadza się, panie Wąsne. Tym wiele pan nie zwojuje. Zapomnieliście czegoś, chłopcy. Dobra, dobra. Dawaj. A to da, trzymaj. Widziałeś tego SS-mana? No. Zdaje się, że miał na nas ochotę. Porę się opanował. Niepodległością wysaga. Wyłącz to, przecież nie będziemy stać na baczność. To. Te jabłka mogłyby mu zaszkodzić. Nie, Rudy? A? Co, to już wszystko? Tak. Zostały tylko jabłka. To dawać swoje. Co, postrzelałbyś? Pewnie trzeba będzie postrzelać niedługo. Postrzelasz jeszcze, postrzelasz. Alek, stoję w kolejce po twoją kurtkę, dobra? Stary, owinąłbyś się nią jak kołdrą. No to daj przymierze. Spróbuję. Innym razem, dobra? Ale z ciebie, kolega. Przeciwko mnie? Oj, Basiu. Ciągle te tajemnice. Stale coś ukrywasz, milczysz, znikasz. Ale ja tak nie chcę. Rozumiem, nie chcesz Niemców, wojny, łapanek, egzekucji. Nie rób ze mnie idiotki. Ja wiem o tobie wszystko. I chcę to robić razem z tobą. Ale to nie jest zajęcie dla panienek. Pisanie po murach i zrywanie flag. Basiu, na wszystko przyjdzie czas. I znowu to samo. Alek, zrozum. Ja chcę być z tobą. Nudzić się z tobą. Kłócić się z tobą. To ci się zdarza coraz częściej.
Boję się. Co ty, Basiu? Znaniecki. Myślałem, że to książka kucharska. Cywilizacja przyszłości. A, cywilizacja mądrych i dobrych. A, widzę, że to czytałeś. Wyobraź sobie, że myśmy coś niecoś czytali. Widocznie nie to, co trzeba było. Może masz rację, rzeczywiście. Pewnie zabrakło nam tej jednej ważnej książki. Ciekawe jakiej. A, żebym to ja wiedział. Słowa, 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 które przed niczym nie mogą uchronić, niczego zmienić. No, ale nie mamy niczego więcej poza nimi. My mamy także broń. Broń i nienawiść. Tylko, że oni mają więcej broni i więcej nienawiści. To nie tak, tato. Nasza nienawiść jest czysta. A nie możemy pozwolić, by nas deptano. Tylko w ten sposób możemy zachować nasze człowieczeństwo. Czy ty nie rozumiesz, że ja chcę przede wszystkim zachować ciebie, że ciebie przede wszystkim chcę ocalić? Chciałbyś ocalić tchórza, tak? Chcę żyć, ale nie za wszelką cenę. Z tego potopu musimy ocalić coś więcej, nie tylko nasze głowy. A kto ma ocalić to coś więcej, jeżeli wy wszyscy wyginiecie? Jest nas wielu. Co z Henkiem? Czekam na wiadomość z Pawiaka. Nie ma sposobu, żeby go stamtąd wydostać? Nie. Bezsilność to najgorsze. Animant! Jalek! Jaleczek! Wo bist du denn immer, Junge? Hier bleiben! Abhauen, was? Hier bleiben! Moment, Moment mal. Rothaarig? Der ist ja gar nicht rothaarig. Ej, Rudy, ty wcale nie jesteś Rudy. Nie rozumiem, o czym pan mówi. Ty zaraz wszystko zrozumiesz, Rudy. Mach deine gründliche Hausdurchsuchung. Hans? Ja? Vergiss mir den Keller nicht. In Ordnung. Keine Karte. Imię? Jan. Nazwisko? Bittner. Na, no, du bist doch ein hübsches Hundchen. Na, komm doch mal her. Komm doch mal her zu... Blöder Hund. Zabrali Rudego. I ojca. Mnie uprzedzili sąsiedzi. Duśka, maleńka. Haneczko, zajmij się nią. Dobrze, chodź. Uderzyli nas. Samo serce. Rudy zachorował. Zawiodłem cię całą rodzinę. Cielak. Alarm dla wszystkich grup bojowych. Zbiórka usłonia. Co się stało? Nie wiem. Aresztowany, zbiórka usłonie. Kiedy to się stało? Dzień dobry. Rudy aresztowany. Ale jest szansa na odbicie. Musi pan złapać kontakt z górą. Spróbuję.
Guten Morgen. Habe hier etwas für Sie. Für mich? Ja. Bitte. Adler. Bitte. Oh, das ist wunderbar. Sie sind eine Perle. Was wollen Sie dafür haben? Oh nein, das ist eine Kleinigkeit. Ich revanchiere mich. Oh, ich will Ihre Schulden bleiben. Dankeschön, das ist wunderbar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zaraz go zabierają na szuka. No zastanówcie się, dlaczego akurat w tym wypadku tylu ludzi cennych, niezastąpionych wpadło w ich ręce i co? Żadnego z nich nikt nigdy nie próbował odbijać. A do tego odbijemy. No dobrze, załóżmy nawet, że akcja się powiedzie, ale czy jesteście w stanie przewidzieć, jakie represje to za sobą pociągnie? Czy życie waszego kolegi warte jest aż tyle? Nie wiem, ile jest warte jego życie. Nie wiem, ile jest warte życie któregokolwiek z nas. Ale Rudego tak nie zostawimy. Pan nie wie, kim on jest dla nas. Wiem, doskonale wiem. Nie, nie wie pan. A poza tym nie prosilibyśmy o zezwolenie na tę akcję, gdyby nie jej sens i szansa na powodzenie. Po pierwsze, tylko w ten sposób możemy przerwać łańcuch aresztowań. Po drugie, odbijemy nie tylko jego, ale cały transport. A represje? Czy był choć jeden dzień bez łapanek, egzekucji i aresztowań? Myślę, że udana akcja w środku miasta i właśnie przeciwko gestapo mogłaby podnieść na duchu. Powinniśmy zaryzykować. Od 14 godzin masakrują Rudego, a my tracimy czas na jakieś dyskusje. Trzeba decydować. Nie mogę decydować bez dyrektora. A kiedy wraca dyrektor? Może nawet dziś. Zarządziłem alarm. Chłopcy czekają po lokalach. Ja mam im powiedzieć, że odwołuję akcję z powodu czyjejś nieobecności? Przecież to będzie dowódcą. Proszę. Tak postanowiliśmy. Tak będzie lepiej. Dobrze. Zrobię wszystko, żeby złapać z nim kontakt. Jest pierwsza. Decyzję muszę mieć przed czwartą. W każdym razie przygotowania prowadzimy dalej. Tak. Broni jak na lekarstwo. Amunicji tyle, co kot napłakał. Strzelać nie bardzo umiemy. Rudego odbijemy. Wyszedł Żuczek na słoneczko. Wiosna, Rudy, wiosna. Teraz już będziesz grzeczny, co? Gut. Bring ihn in Ordnung und dann rein zu uns. Du bist ein bisschen ungeduldig. Bevor der Vogel singt, hat Kurt ihn schon erwürgt. Du übertreibst. Więc nadal twierdzisz, że w twojej piwnicy nigdy nie było tych rzeczy? Może ja je tam podrzuciłem, co? Mówisz, że nie jesteś komandantem Szarych Szeregów i nie kierujesz dywersją? A przecież ty wydawałeś Henkowi rozkazy! Nie znam żadnego Henka. Kurt! Hier! Den Nächsten! Zu Befehl! Saschko? A ty? Rudy, przyznaj się, bo cię zabiją! Widzisz? On się poznał, a ty go nie znasz? Nie widzisz go! On się przyzna!
Finap. Widzisz? Wsypał cię. Powiedział, że jesteś szefem. A co ty na to? Nieprawda. Ja jestem zwykłym szeregowcem. Aha. Czym się zajmowałeś? Małym sabotażem. Zrywałem flagi, malowałem kotwice. Rzeczywiście. A kto był twoim dowódcą? No? Kotwicki. Adresik? Nie wiem. Zawsze przychodził do mnie. Uparty jesteś. Gut. Beschäftige dich mit ihm. Guten Tag. Bitte, bitte. Aha. Dann wollen wir mal sehen, was drin ist. Oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wer macht das? 52,25. Ah, stimmt so. Hm. In diesem verlausten Land ist wenigstens die Schokolade gut. Do widzenia. Do widzenia. Skrzyżowanie Bielańskiej, Długiej i Nalewek obok Arsenału. To najlepsze miejsce na akcję. Przejechaliśmy z Oszczą całą trasę. Od Szucha do Getta. Tu samochód musi zwolnić, na tym łuku. Tyle co do miejsca. Teraz czas. Niemcy katują w godzinach urzędowych, od 8 do 16. Potem przesłuchiwanych wiozą na Pawiak. Tylko w wyjątkowych wypadkach zostawiają kogoś na noc. O tym, czy Rudy jedzie, czy nie, będziemy powiadomieni. Koncentracja oddziału 15.45. Początek akcji o 16.30. O 5.00 powinno być po wszystkim. Uregulujcie zegarki. Ile na twojej wspaniałej omedze? 1.50. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadajcie, siadajcie. No i jak? Jeszcze nie mam odpowiedzi. Proszę, prowadź dalej. Teraz plan akcji. Najważniejszym zadaniem jest zatrzymać jadącą budę. Zajmie się tym grupa Atak pod moim dowództwem. Anoda. Tak. Jesteś dowódcą sekcji Butelki. Stan 1+2. Uzbrojenie butelki z benzyną i pistolety. Na mój sygnał obrzucicie szoferkę butelkami. Jeśli więźniarka nie zatrzyma się, likwidujecie bronią krótką siedzących z tyłu Niemców. Jasne. No. Maciek. Tak. Ty jesteś dowódcą sekcji Stan 1. Masz do dyspozycji dwóch ludzi i jeden pistolet maszynowy. Trzech ludzi na jeden pistolet maszynowy. Jeżeli jeden ginie, strzela następny. Wiesz dobrze, że mamy tylko dwa steny. A teraz słuchaj. Stanowicie następną zaporę. Jeśli samochód nie zatrzyma się obrzucony butelkami, strzelacie w szoferkę pod kątem 90 stopni. To ważne. Chodzi o to, żeby nie trafić jednego z jadących więźniów. Rozumiesz? Tak jest. Słoń. Dowodzisz sekcją Sten 2, również 1+2. Stanowicie trzecią zaporę na drodze więźniarki. Jeżeli wcześniej nie zostanie zatrzymana, to prujecie do nich prosto od frontu. Liczę na to, że więźniowie ostrzeżeni pierwszymi strzałami rzucą się na podłogę. Gdyby jakimś cudem więźniarka przejechała te zapory, ostatnią stanowić będzie sekcja granatów. Dowódca Alek. Nie dojedzie. Cudów nie ma. Powiedziałem gdyby. Obrzucacie wtedy szoferkę granatami. A poza tym stanowicie ubezpieczenie od strony getta. Tyle Atak. Orsza, proszę prowadź dalej. Ja stoję tu. Sekcja sygnalizacji, Kuba i Kadłubek. Mhm. Kiedy zauważysz więźniarkę, dajesz sygnał przez zwykłe zdjęcie czapki. Tak. A twoje miejsce jest tutaj. Ale tak, żebyś widział Kadłubka. On będzie przy banku. Kiedy upewnisz się, że to jest właściwa buda, również zdejmujesz czapkę i to będzie sygnał dla mnie. Tak, rozumiem. Na mój gwizd Zośka rozpoczyna akcję. Aha, na wszelki wypadek przypominam typ i numer budy. Renault Pol 72 076. W czasie akcji zajmujecie się ubezpieczeniem od strony Placu Teatralnego, a za całość ubezpieczenia odpowiada Giewont. Moje trzy gwizdki kończą akcję. Odwrót długą w kierunku Starego Miasta. Ewakuacja Rudego dorożką, którą zajmuje się Gruby. Dorożką? Przecież Jeremy miał kupić jakiegoś grata. Nie zdążył. No cóż, wszystko. Dziękuję.
Nie przejmuj się. Zrobiłeś więcej niż mogłeś. To. Kto to jest? No kto to jest? Mój przyjaciel Szaniec. Adres. We wrześniu 39 wyjechał z rodzicami do Rumunii. Szajska. A ciebie, Jasiu? Kto wciągnął do konspiracji? Kolega szkolny. Jacek Tabęcki. No nareszcie. Gdzie mieszka? Urnę z prochami pochowaliśmy na Powązkach. Kwatera 182. Kot! Schluss für heute. Es ist schon nach vier. Außerdem bin ich zum Skat verabredet. Do jutra, Rudy. I razem przypomnij sobie żyjących kolegów. Schulz. A ja. Zezwolenia nie ma. Alles in Ordnung? Nie mów mi panią, przepraszam. Co pan wyprawia? Chwileczkę, mam bardzo ważną sprawę. Cześć, chamstwo! Pan Cyprian? Właśnie wysłałem towar. Zaraz tam będzie. Przepraszam, która godzina? 16:30. Już go wiozą. Dziękuję. A Mietka nie ma. Miał za mało czasu. Więc co? Ryksza! Ryksza! Zawiezie mnie pan na Żoliborz. Niestety nie złapałem kontaktu. Co pan decyduje? Ja nie mam prawa podjąć decyzji. Dyrektor powinien wrócić jutro. Odwołać akcję. Zaczekaj. Powiedz chłopcom, że Rudego nie ma w więźniarce.
Janku. Janeczku. Pokój 228. Poznaję rękę Schulza. Janeczku, to jego rodzic. Jelan! Linda! Na los, raus hier! Robin! Krankenstube! Frisch machen den Kerl! Ich komme heute Nacht noch mal vorbei. Lokale. Może pan podać adresy. Macie tu jakąś truciznę? Niech im pan poda adresy. Może przestaną bić. Pan mnie nie rozumie. Ja chcę trucizn. Dopóki istnieje jakakolwiek szansa... Nie ma żadnej szansy. Oni mnie zamęczą. Dlaczego pan mi nie chce pomóc? Chce pan zapalić? Co? Harcerz nie pali. Dyrektor przyjeżdża jutro. Jutro także spodziewamy się wiadomości z Pawiaka, jeżeli wszystko pójdzie po myśli. Jutro, jutro. Wszystko jutro. Oni niczego nie odkładają do jutra, katuje, bo już drugi dzień. A Zośka, wiesz przecież. Wiem, wiem. Tłok, zapłon. Sprężanie, no i przede wszystkim akumulator. Po co ta wyliczanka? Pan się zna i ja się znam. Nie znam się. Nie jest nowy, ale jest pewny. Ma prawdziwe papiery. A to dopiero jest warte więcej niż ten głupi zapłon. No więc? Tak jak mówiłem. Panie Gosk. Panie Kazimierzu. Więcej nie mam. Złoty? Złoty. Omega. Omega. Nie najgorzej z tym bratem. Już ja go oporządzę. Będzie działał jak zegarek. Może jutro się uda. Jeremi? Tak? Wysiądę tutaj. Czołem! Nie mam zegarka, ale już późno uciekę. Jak to wspaniale. Po prostu transatlantyk. Byłeś kiedyś nad morzem? Nie. To sobie wyobraź. Wyobraź, że... odpływamy w daleką podróż. Mezy? I godzina policyjna. Nie ma godziny policyjnej. Basiu, musimy iść. Ale pada deszcz. Już ustaje. Chcesz, żebym cała zmokła? Ale musimy iść. Ale czy to tak będzie zawsze? Ja wiem, że to na pewno coś poważnego. Basiu.
Czy ty nie widzisz, że jest mi z tobą dobrze? Że chciałbym być z tobą jak najdłużej. Nigdy ci tego nie mówiłem, ale chyba to czujesz. Kocham cię. Mocno i naprawdę, jak to wszystko, co robię i o co walczę. I chcę, żebyś o tym pamiętała. Zawsze. Cześć. Słuchajcie, przejechałem się z Jeremim. Mówię wam, prowadzi znakomicie. Jeremi? Słowo honoru. Mnie puśćcie za kółko. Automobil Mercedes bokiem grzmotnął o mur. Chcesz, mogę ci udowodnić na ślimaku na Karowej. No. No chodź. Przestańcie. Jesteśmy lepsi, bo zamiast dorożki mamy dekawkę. Ale Rudego trzeba odbić, a broni wcale nie przybyło. Broni jest dużo. Jak to? Tylko trzeba ją zdobyć. Od Niemców. Będziemy ich rozbrajać. Zaczniemy jeszcze dzisiaj wieczorem. Na pierwszy ogień pójdzie Słoń, Alek i ja. Bist du verrückt? Hände hoch! Schnell! Zaraz godzina policyjna. Zdaje się, że to był ktoś ważny. Chyba tak. No to do jutra, chłopaki. Cześć. Ja się przyjeżdżę, Alek. Nie. Ja nie polubię tej roboty. Ich hoffe, Sie haben ihn wieder auf die Beine gebracht. Macht schon. Er muss hier bleiben. Dort wird man sich um den Patienten schon kümmern. Bringen Sie ihn fort. Das ist unmöglich. Gebt eure Beine! Da los, los!
Przed wojną byłby hejnał. Czym chata bogata? No i masło do chleba. A zresztą, dzisiaj jest piątek. Słodziłeś? Tak. Jeżeli nie zadzwoni? Nie bój się, wszyscy czekają. Za pół godziny będziemy na miejscu. Żeby tylko dali znać. Butelki po wódce i benzyna. A jaka straszliwa broń. Uważam to za najbardziej epokowy wynalazek obecnej wojny. I dzięki temu wynalazkowi szale zwycięstwa przechylimy na naszą stronę. Ty wiesz, bracie, jak się to hajsuje? Niczym tego nie ugasisz. Zalejesz wodą, a to i jeszcze bardziej się hajsuje. A no da. Co? Mógłbyś przestać gadać? Dlaczego? A tak sobie. Pomilczymy trochę. Co? Jak chcesz. Halo? Dziękuję. Rudy jest na szucha. Gotowość sekcji na godzinę 16. Co z dyrektorem? Florian jest z nim umówiony. A jeżeli nie pozwoli? Pomyliliśmy się ogromnie, Jasiu. Męczymy się tu nad tobą. Myślimy, że złapaliśmy grubą rybę, a ty co? Gówno. Zero. Jesteś gorszy od tych peperowców, tych przyjemniaczków komunistów. Wykrztuj te parę adresów i zaraz poślemy cię do sanatorium, gdzie spokojnie doczekasz niemieckiego zwycięstwa. U nas była ścisła konspiracja. Każdy codziennie mógł wpaść. Nie chciałem znać żadnych adresów. Oj, Rudy. Bo zmusisz nas do pracy w godzinach pozabiurowej. Nie możesz sobie wyobrazić, jak pan Sturm Schaffira to nie lubi. Ich verliere die Geduld. No, komm schon. Kurt! No, jest słoń. Nareszcie. Cześć, chłopaki. Cześć. 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 No i jak? Pakujemy się. Katedra. Daj kurtkę. Zostaw mnie. Bez wygłupów, dobra? Nie bój nic. Bolec. I pamiętaj, że we wroga rzucamy granatem, a nie zawleczką. Co to jest zawleczka? Powinien już być. Może pociąg się spóźnił. Stara, ale jara. Będziemy ją później pożyczać na śluby i pogrzeby. 15 po czwartej. A orszy nie ma. Właśnie. Panie Gieniu. Migot, świarka i jeszcze piwo, proszę.
Co za ludzie. Chciałem mówić z panem Cyprianem. Jeszcze nie? Co? Numer zaraz. Chwileczkę. Panie szefie, jaki tu jest numer? 8-24-32. 8-24-32. Czekam. Panie szefie, tu za chwilę zadzwoni kumpel w bardzo pilnej sprawie. Pan rozumie, co się kupi, co się sprzeda. A co pan masz? 5 metrów mąki. Panie, luksus, krupczatka. Daj pan spokój. Co podać? Co, lemoniadę. Ich habe einen Sonderauftrag. Meine Frau hat nächste Woche Geburtstag. Schon, Chauffeur. Verdammt schwer, aus dem was rauszukriegen. Was kann ich dafür? Ich werde ihn in die Mangel nehmen. Hotch, hotch. Eile. Kommen Sie. Bitte, bitte. Sie können das nicht sehen, nicht wahr? Ich auch nicht, aber was soll man machen? Es ist Krieg. Wir machen Schluss für heute, Schulz. Es ist schon 16:30. Sag dem Lockenköpfchen, dass er bis morgen früh Zeit hat. Kommen Sie, bitte. Es wäre wirklich sehr schön, wenn Sie mir ein bisschen Schokolade, 2 Tafeln, 3 Tafeln... Pan Sturmscharführer dajet jeszcze jedną noc. Od rana poważnie popracujemy, Jasiu. Albo wszystko powiesz, jak nas powiedzi. Albo wdepczemy cię w podłogę i wyniesiemy na śmietniczce. Gut! Trag den raus! Zurück ins Gefängnis. Na dann. Ja, das ist alles. Erlauben Sie, dass ich telefoniere. Aber bitte. Danke. Bist du jetzt fertig? Kann ich gehen? Und führst den Panzer schon ab. Pan Cyprian? Właśnie biorę towar i za 5 minut wjeżdżam do pana. Tak. Danke schön. Auf Wiedersehen. Chwileczkę. Ja czekam na ważny telefon. A co mnie to obchodzi? Panie, każda minuta jest dla mnie warta. A pan myśli, że dla mnie nie warto? Uspokój się. Ja pana proszę. Panie, daj pan spokój. Panie, pan nie zadzwoni. Dobrze, no. Mogę poczekać. Halo? Pan Cyprian? Tak? Dobra, interes ubity. Zaraz wyjeżdżę. Mamy tylko 15 minut. Nie mam od chwili czasu do stracenia. Jaka decyzja? Trzaskać. Nic z tego? Robimy. Bolec. Robimy. Robimy.
niego. Co tu, Kuba zwariował? Przegapi więźniarkę. Daj. No już. Ze mną! Jesteście wolni. Gdzie uciekać? Na starówkę! Coś! Dziękujemy wam! Co mam robić? Uciekaj, na starówkę! Proszę pana, czy to już powstanie? Jeszcze nie zjeżdżaj pan, no! Papa, szybcie. Szybko! Szybko, na starówkę, tam! Tam, proszę, szybko! Ja muszę wracać na pamiat! Tam córka została! Pani ucieka! Tam, długo. Niech pani ucieka! Proszę, niech pani ucieka! Jarali! Rudy. Że to zrobicie. Zostawcie mnie. Mam jeszcze jeden granat. Spokojnie.
Wysiadać! Do bramy! Anoda! Już, już, już! Panowie, co się stało? Nie, my nic nie wiemy. Schowaj to żelastwo. Dwa, proszę. Wojskowi nie płacą. Führer, die habe ich hier in dem Gerümpel gefunden. Ich glaube, die ist verrückt. Ja, oni uwolnili mnie siłą. Ja, hat sie gewaltsam befreit. Ja nic o tym nie wiedziałam. Sie wusste nichts davon. Ja nie chciałam. Sie wollte es auch nicht. Ja muszę wracać na Pawiak. Oczywiście, pani będzie łaskawa. Podobne nieporządki już się nigdy nie powtórzą. Sie will zurück ins Gefängnis. Also Schluss jetzt. Um wen geht es hier eigentlich? Um wen soll es hier schon gehen? Um unser Hänschen. Um unser unzerbrechliches Hänschen. Der ist also so wichtig für dich. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Ale Rudego odbiliśmy. Tak, Lesz, nie ruszaj się. Zaraz trzeba operować. W szpitalu przemienienia czekają. A tutaj nie można? Tu wykluczone. Elżbieto, koc. Buzdygan, byłeś bardzo dzielny. Musisz jeszcze trochę wytrzymać. Ja pomogę. Zostań lepiej z Rudem, dobrze? Ostrożnie, ostrożnie, Elżbieto. A co z Rudym? Jestem chirurgiem. Trzeba zwołać konsylium. A czy jest nadzieja? Póki żyje, jest nadzieja. Śpisz? Nie śpię. Wiesz, wydaje mi się, że to wszystko jest sen. Tak mi tu dobrze. Tak przyjemnie. Ja marzyłam o tym tam, żeby zobaczyć was. Żeby zobaczyć ciebie. Nie znikniesz, Zośka. Nie mów tyle. Kiedy ja muszę, ja chcę. Może napijesz się czegoś? Boję się, że nie zdążę wszystkiego powiedzieć. Długowieczni mają na wszystko czas. Śpi. Co z Alkiem? Był wspaniały. A tak się bał strzelać, pamiętasz? Ja chcę, żeby był moim następcą. Przestań. Śpi.
To ciężka rana. Brzuch. Myślisz, że przetrzyma? Nie wiem, zaraz idzie na operację. Alek. Baśka. Basiu. Dlaczego nic nie powiedziałeś? Chciałem ci powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć po wszystkim. Operacyjna czeka. Tę moją kurtkę oddaj Rudemu albo Zośce. Niech noszą wszyscy. Dlaczego? Lokal pewny jak lej po bombie. Możesz leniu chować. Dobrze mi z wami. Co oni o nas wiedzą, Rudy? Ten, co mnie badał, Schulz, opowiadał o szarych szeregach, jakby wszystko wiedział. O małym sabotażu, dywersji, wysadzaniu pociągów. Helek? Oni mają jego notatki. Widziałem go tylko raz. Był strasznie zgadowany. Przesłuchujecie mnie. To śmieszne. Ale ja się już żadnych przesłuchań nie boję. Nikt cię nie przesłuchuje. Ja nie sypnąłem Rudego. A kto? Nie wiem. Tak samo jak nie wiem, kto mnie wydał. Ale znałeś jego adres. Znałem, co z tego? Znałem jeszcze 100 innych. Jego adres był zaszyfrowany w moim notesie. Może odczytali szyfr. Nie wiem. Ale ja nie zdradziłem. Nikt ci tego nie zarzuca. To jest nasz obowiązek. Na naszym miejscu zrobiłbyś przecież to samo. Zrozum, musimy wiedzieć wszystko, co gestapo o nas wie. Wiedzą dużo. O szarych szeregach, Armii Krajowej. Ten gestapowiec Schulz powiedział, że w ciągu paru tygodni to nas zlikwidują. Przechwalał się. Nie wiem. O mnie wiedzieli wszystko. Nawet o tej skrytce w taborecie. Słuchaj, musisz zniknąć. Wyjedziesz do Lublina. A Danka? Moja żona. Wysłali ją do Oświęcimia. Trzeba go jak najszybciej wywieźć. Już to wszystko wymyśliłam. Zabieram go stąd choćby jutro. Myślisz, że jutro będzie za wcześnie? Nie było co skrywać. Wszystko porozrywane. Wszystko. Miałeś rację, Zośka.
To ważne, jak się umiera. Dzięki wam umieram po ludzku. Znowu zaczynasz? Nigdy nie byłem tak blisko was jak tam. Wiedziałem, że jeżeli to wytrzymam, będzie to nie tylko moje zwycięstwo, ale nasze. Naprawdę ważne, jak się umiera. Rudy, proszę cię, nie mów tak. Trzeba chcieć. Ja chcę. Kocham was tak mocno. I wcale nie chcę umierać. Wszystko boli. Zośka, ratuj. Siostro Tamaro! Rudy, co z tobą? Stójcie. On coś mówi. Ja jestem zwykłym szeregowcem. Proszę od razu do gabinetu. Miejsce w szpitalu. Jutro wezwiemy karetkę. Panie doktorze. Tu są wszystkie badania. Niepotrzebne. Przynieśliście trupa. Biuletyn informacyjny numer 19. Komunikat. Dnia 6 maja 1943 roku o godzinie 7.25 w Warszawie na ulicy Mokotowskiej wykonany został wyrok na oberszarfirerze Schulzu, szczególnie szkodliwym i odznaczającym się okrucieństwem pracowniku gestapo. Biuletyn informacyjny numer 22. W ramach akcji odwetowej za barbarzyńskie metody badania więźniów w dniu 22 maja o godzinie 7.21 wykonano wyrok na szturm szarfirerze Lange, funkcjonariuszu gestapo z Alei Szucha, kierownictwo walki konspiracyjnej.